Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. Wojtas, Walu, pewnie zastanawiacie się, po co was tutaj wezwałem? Na chlanie, nie ma innej opcji. O kurde, skąd wiesz? Chyba nie ma innej opcji. No tak, kurde, trochę mi niespodziankę zepsułeś, bo zgadłeś za pierwszym razem. No ale dobra, patrzcie tutaj. Szczał Amora. No tylko tu błąd zrobili, bo chyba powinno być Szczał Amor. No ale dobra. Prezent to dwójka Edka z Garwolina. Strzała, mora debilo. Legendarny bimber o czarodziejskich właściwościach. Dupa, nie możemy tego wypić. Jak to? Legenda głosi, że kto skosztuje strzała Amora, ten zakocha się w pierwszej lasce, na którą spojrzy. Ewentualnie w chłopie, jak ktoś sam jest laską. Albo woli chłopów. To chyba ty. Kurna, jeszcze się nie napiła już, bredzi. Dawaj to. I co? A kurde, chyba był... Kurwa, nie na dywan, przez okno żygaj! Spokojnie! Sytuacja opanowana! A temu co? Na cześć! I słucham? Co taka piękna laseczka z siatką kartofli i mięsa namielone robi sama na rejonie? Co to za żarty? To nie żarty, malutka. Może wyskoczymy razem do kawiarni na piwo? Albo coś mocniejszego? Co on odpierdziela? Kurde, Walu, ja chyba śnię. Wojta startuje do paletowej. Weź mnie uszczypnij, ale tak konkretnie, z piąchy. Czyli to prawda. Eliksir zaczął działać. Co? A, że najebany! No ale bez przesady, co on tam wypił? Wystarczyła kropelka, żeby się zabujał. Teraz dla Wojtasa na całym świecie nie ma lepszej laseczki niż Halina Paleta. O kurwa! No laska, nie daj się prosić, przecież widzę, że chcesz, tylko się wstydzisz. Słuchaj, synek, odczep się albo dzwonię na policję. Dobra, to inaczej. Widzisz tam te BMW? Moje. Policja! Dobra, śliczna, do następnego. I jak? Wojtas, tobie już całkiem odjebało. I jak? Boli, kurwa, nie widzisz, jakie limo? Było się nie śmiać z mojej dziewczyny, o garnitur pytam. Elegancja Francja jest? Elegancja Francja, Dawidy Bankowy. Wojtas, odpuść, to przez ten bimber ci się we łbie pojebało. Akurat. Gadasz tak, bo zazdrościcie. A w ogóle to nawet jakbym chciał. To nie odpuszczę. Serce nie sługa, a właściwie to serce i kutas, bo bardzo mnie kręci ta panna. Cio? Jest. Nara lamusy, patrz jak się wyrywa laseczki. Halina, kocham cię. To dla ciebie. I nie mów, że nie chcesz, bo 9 złotych sztuka. Kwiaciarka ze 2 kilometry mnie goniła. To bardzo miłe, chłopcze, ale po pierwsze, jesteś dla mnie o wiele za młody, jakieś 30 lat, a po drugie mam męża. Dobra, dobra, męża, nie ma go na chacie. Widziałem, jak wychodził do roboty. No niestety, żegnam, kawalerze. Że też nie znajdzie sobie kogoś w swoim wieku. No ale w sumie co się dziwić? W końcu nie jestem jeszcze taka ostatnia. Dobra jest, wzięła kwiatki. Już się nie wywiniesz, laleczko. No dobra, wchodź, zanim ktoś cię zobaczy. Kurde, Walu, kurde, on naprawdę poszedł do niej na chatę. Słabo? 1,5 godziny temu. Czyli to co oni tam tyle robią? Wiadomo co. Kurwa, i to z taką starą babą. Przejebane.
Ile w ogóle te czary z tych szczyn Amora trzymają? Nie wiem. Może już nigdy nie odpuszczał. Niepotrzebnie wylałeś tą miksturę. Skumaj to, jakbyśmy dali do wypicia na przykład cieślakowi na moczu, na meczu, i cieślak by się zakochał w warce Gdynia i by chodził po Grochowie w żółto-niebieskim szaliku i od każdego w pierdziel obskakiwał? Słuchasz w ogóle, co ja gadam? No, nie słucham, bo Paleta właśnie wraca z roboty. O, cholera, przypał. Trzeba ostrzec Wojtasa. No, mielone. Na stówę mielone. Już na parkingu czułem, ale wtedy jeszcze nie miałem pewności. Wtedy jeszcze miałem nadzieję. Dobry. A co ty tu na moim piętrze robisz? U mnie byłeś? Tak, pukałem pana żonę. A to dobre. Żartowniś się znalazł. Uff, przeżył. I co, Wojtas? Oświadczyłeś się już? Tak, a co? Ja pierdolę. Ale was wkręciłem, lamusy. Wcale się nie zabujałem, bo cały czas udawałem od samego początku. Ale się daliście nabrać jak okoń na woblera. Co? O kurna. Ale jaja. Kurna, jakie mieliście miny cały czas. Chuja warta ta strzała Amora. Mówiłem, że nie działa. Nie działa? Eliksir miłości, kurwa, eliksir dupy. Normalna woda, tyle że trochę mocniejsza jak to bimberek. Zaraz, chwila. Czyli chcesz powiedzieć, że z halinką paletową poszłeś do wyraz własnej woli? Oj, spierdalaj, co? Przynajmniej się na obiad załapałem.